Czy zastanawialiście się, jaka jest wielka tajemnica Herobrine'a na wersji Minecrafta na konsoli PlayStation? Pewnie nie. Mój kolega, Nurt Emel, no znacie go z moich filmików, odkrył coś tajemniczego. Jest to prawdopodobnie szyf, dzięki któremu może coś odkryć. Anon, mój kolega, Nurt Emel, odkrył na swoim świecie tabliczki. Na tych tabliczkach było napisane redstone, K2, diamenty oraz pokrzykiwacz przygód. Może to ma dosyć dużo wspólnego z jego światem, ponieważ na jego świecie są pewne góry. W drugiej największej się znajduje redstone. Jak wiecie, przecież drugim największym szczytem na całej naszej Ziemi jest K2. No właśnie, K2. K2 to też potas jest, ale co? To raczej nie o to chodzi. Ano, K2. K2 i w tej górze podobno jest dużo redstone'a. Może to jest trochę znak, żeby on się stał takim, no w cudzysłowie, poszukiwaczem przygód i znalazł dużo dementów. I no nie wiemy, czy to jest Herobrine, ale myślę, że jeszcze się ta zagadka rozstrzygnie. Znaczy, że to nie tylko te rzeczy się pojawiły na świecie Nurt Emela, czyli Adeliana, ale też na przykład Zazol z TNT, czy też na przykład zamknięcie go w Bedrocku. I dzisiaj się połączyłem z nim na Messengerze i różne też dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Na przykład wielka dziura, czy no też spadł aż do Bedrocka, mimo tego, że był na około 12 poziomie. No i też, zamknięcie go w czerwonym pomieszczeniu, gdzie była głowa smoka podłączona do Edelsona oraz zespawnował się koło totemu. I teraz zobaczcie to. Widzowie, Artur właśnie widział jakąś latającą kreaturę. No pokaż dla widzów. Jak widać zniszczyli, ale to pewnie ci koledzy z serwera zniszczyli. Ej, bo za chwilę się okaże, że tak naprawdę to tylko twoi koledzy z serwera. Dobra, wiesz co, ja mam teorię, że to nie musi być Herobrine. Możliwe, że tylko twoi koledzy na serwerze po prostu ci robili takiego trolla. Z tabliczkami, no wiadomo. I ten z TNT też. Ciebie. Jak widać, Nurt Emel teraz jest... No to jest głowa smoka. Tego martwego. No jak widać... Adrian właśnie znalazł się koło Bedrocka. Było pewnie dużo TNT albo... No nie wiem, jakieś dziwne tutaj są rzeczy.